Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu trzeciej ligi pomiędzy Stalą Rzeszową i Wisłą Puławy. Przedstawiam naszych dzisiejszych gości, trener drużyny naszych dzisiejszych gości Wisły Puławy, pan Jacek Łobuszewski. Dzień dobry panie trenerze. I trener drużyny Stali Rzeszów, pan Janusz Niedźwiedź. Dzień dobry. Dzień dobry. O krótkie podsumowanie. Najpierw poproszę trenera naszych gości. Bardzo proszę panie trenerze. Gratuluję zwycięstwa drużynie Stali Rzeszów. No, byli dzisiaj zespołem, który po prostu nie popełniał błędów. No dzięki temu na pewno to spotkanie wygrał. Wyszliśmy ten mecz, uważam, z dobrym pomysłem. Staraliśmy się grać wysoko, nie pozwalać przeciwnikowi budować ataku od tyłu, zmuszać do błędów, więc te działania nasze pressingowe były często dosyć skuteczne. Udawało nam się piłkę odbierać wysoko i tu no, szkoda, bo niestety zabrakło nam trochę jakości piłkarskiej, dokładności przy tych ostatnich podaniach otwierających kontrę. I mieliśmy świetną sytuację, bodajże Szymon Stanisławski nie trafił w bramkę i no niestety demony z tej rundy, które się odezwały, fał w środkowej strefie, jakieś nieporozumienie w linii obrony, bramkarz do tego się pośliznął, padła bramka na 1-0, która też na pewno przeciwnikowi ułatwiła trochę grę. No, na drugą połowę wyszliśmy z postanowieniem już takiego podjęcia dosyć dużego ryzyka, grania do przodu, stwarzania sobie sytuacji bramkowych. No tutaj no niestety szybko zawodnik gospodarzy, no, strzałem chyba życia zdobył bramkę na 2-0. Ale no ja mam pretensje do zespołu nie o grę w naszą ofensywie, za to jak realizowali nasz pomysł na grę, tylko o to jak dzisiaj straciliśmy te bramki, bo nie można grać w ten sposób, że nie jest się piłkarsko słabszym zespołem, natomiast pozwala się przeciwnikowi zdobywać takie bramki, jak dzisiaj zdobywał, bo my się dzisiaj tym różniliśmy, tylko i wyłącznie tym. Czyli tym, że oni nie popełnili żadnych błędów w defensywie, byli bardzo skonsolidowani i odpowiedzialni, a my niestety w dwóch sytuacjach pozwoliliśmy im na zdobycie dwóch bramek. Także boli mnie ten wynik na pewno, bo uważam, że taką porażkę dzisiaj nie zasłużyliśmy, ale muszę to przełknąć. Dziękuję bardzo. Myślę, że dzisiaj warto było przyjść na stadion, zobaczyć takie piękne bramki, szczególnie ta druga, oczywiście zgodzę się, że fantastyczna, uderzona przez Wojtka Rejmana, natomiast ta pierwsza również piękna, bo to jest coś, co otworzyło nam mecz i zostało rozegrane tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj opuszczali stadion, byli szczęśliwi, bo zagraliśmy dobre spotkanie. Zrobiliśmy kolejny krok. Zostało nam jeszcze teraz 9. Myślę, że przyjemne święta będą dla wszystkich kibiców Stali. Trzymajcie za nas kciuki, kibicujcie, bo naprawdę ta drużyna zasługuje na to, żeby z nią być i zasługuje na to, żeby chodzić po prostu na Stal i dopingować, bo również potrzebujemy waszego wsparcia wszystkich. Na koniec trochę prywatnie. Moja narzeczona ma się urodziny i kochanie, prezent, ten, który mnie prosiłaś, drugi będzie wieczorem. Dziękuję. No ja już byłem spokojny od wczoraj, bo już mówiła, że była przekonana, że wygramy. Nie podała wyniku, ale powiedziała, że wygramy zdecydowanie i kompletnie nie było możliwości tutaj dzisiaj porażki. Skoro ona tak mówi, to tak musiało być. To pozwólcie Państwo bardzo serdecznie w imieniu Stal Rzeszów S.A. chciałbym złożyć wszystkim Państwu bardzo serdeczne, gorące życzenia świąteczne, zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, aby upłynęły w rodzinnej atmosferze, przy cieple domowego stołu, trenerom, piłkarzom, działaczom, zawodnikom. Wszystkiego dobrego na te święta. Wszystkiego dobrego, dołączamy się również oczywiście. Wszystkiego dobrego. Dla Was wszystkich. Dziękujemy. Dla całej rodziny Stali. Dziękuję bardzo.